Panie rektorze, Akademia Mazowiecka, kierunek lekarski to bardzo duży krok w przyszłość i szansa zarówno dla uczelni, jak i dla wszystkich tych, którzy myślą o swojej przyszłości. Tak, to jest i duży krok w przyszłość, i duża też odpowiedzialność, która na nas spoczywa, po to, żebyśmy zapewnili tym studentom jak najlepszą jakość kształcenia i jak najlepsze wyposażyli w jak najlepsze umiejętności później do wykonywania tego zawodu. I o tym myślę dzisiaj na konferencji prasowej też przede wszystkim mówiliśmy o tym, że my mamy tego świadomość i od wielu, wielu lat się do tego przygotowujemy i dalej myślimy o tym, jak tutaj w Płocku wyposażyć nasze pracownie do zajęć przedklinicznych, które przez pierwsze 3 lata będą się odbywały, i przygotować również płockie szpitale, płockie oddziały do tego, żeby nasi studenci na 4. roku mogli rozpocząć już zajęcia na oddziałach klinicznych. Wstępne założenia są takie, że na kierunku lekarskim pierwszy rok to będzie 60 studentów, ale to wszystko jeszcze się może zmienić, prawda? Jakie będą kolejne kroki? Macie już wszystkie decyzje, macie już wszystkie pozwolenia. Co dalej, żeby ten kierunek mógł wystartować? Praktycznie wszystko jest gotowe, natomiast my w naszym wniosku pewne projekty zawarliśmy, które pokazywały to, co mamy, ale również to, co chcemy zrobić w perspektywie utworzenia kierunku lekarskiego. No i w tym momencie już pełną parą, że tak powiem, bierzemy się za ich realizację. Jedną z nich jest właśnie budowa Collegium Medicum. Jesteśmy na etapie kończenia przygotowywania projektu budowlanego tego budynku, porozumień z panem prezydentem i z Urzędem Miasta Płocka oraz spółką miejską, do której w tym momencie część nieruchomości, na której to kolegium będzie się znajdowało, znajduje się. Jesteśmy praktycznie gotowi. No, za rok 1 października pierwsi studenci kierunku lekarskiego rozpoczną zajęcia już w obecnych pracowniach, które mamy którymi też będziemy w stanie te zajęcia prowadzić. Natomiast myślę, że w ciągu 2-3 lat zostanie zakończona ta inwestycja, o której teraz mówię, czyli utworzenie pełnoprofilowego Collegium Medicum z Centrum Symulacji. Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku słynie z bardzo dobrego sprzętu, powiedzmy tak, na którym studenci mogą już takie zajęcia praktyczne wykonywać i z dobrych wykładowców. Zatem ci, którzy myślą o przyszłości związanej z ochroną zdrowia, chcieliby rozpocząć właśnie naukę tutaj już w Akademii w Akademii Mazowieckiej na kierunku lekarskim, jakie kroki muszą poczynić? Muszą dobrze zdać maturę. Ponieważ kryteria do tego, żeby rozpocząć tutaj studia na kierunku lekarskim, będą takie same jak na każdej innej uczelni. Oczywiście pewnie ta poprzeczka będzie wisiała trochę niżej niż w Uniwersytecie Jagiellońskim, czy Toruńskim, czy na Akademii Medycznej, czy Uniwersytetach Medycznych Warszawskim, czy Łódzkim, ale też będzie na pewno bardzo wysoko zawieszona, więc tutaj no, zachęcam maturzystów, żeby z tych przedmiotów, których będzie egzamin maturalny, a które będą u nas w procesie rekrutacji brane pod uwagę, no żeby zaczęli się intensywnie uczyć. Rozumiem, że uczelnia będzie również pomocna w tym czasie przygotowań do tego, aby wszystkie zawiłości rozwiązywać. Tak, my mamy porozumienia ze wszystkimi praktycznie płockimi szkołami średnimi. Już ta współpraca od wielu lat trwa. Ona w tym momencie no, przede wszystkim oparta jest o nasze istniejące kierunki medyczne, czyli pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologię, ale myślę, że w tym momencie również zacieśnimy tą współpracę o wsparcie w przygotowaniu potencjalnych naszych przyszłych studentów płockich liceów na kierunek lekarski. Panie dyrektorze, jeszcze jedno pytanie. Jest pan lekarzem z wykształcenia. Czy gdyby była taka szansa, miałby pan raz jeszcze wybierać uczelnię, czy gdyby wtedy była właśnie tutaj Akademia Mazowiecka, kierunek lekarski, czy to by była ta uczelnia? Nie widziałbym problemu, żeby na tej uczelni również studiować medycynę i ją tutaj ukończyć. Uwierzcie mi państwo, to nie mury decydują o tym, jakim w przyszłości będziemy lekarzem, tylko my sami przede wszystkim.